jest strategia i lista projektów kluczowych. To m.in. ścieżki rowerowe, wsparcie osób społecznie wykluczonych. Na lata 2024-2029 przeznaczono 12 milionów euro m.in. na te cele. Leszno jest liderem partnerstwa ZIT. ZIT to zintegrowane inwestycje terytorialne. Dzięki współpracy gmin regionu poprawi się jakość życia ich mieszkańców. Gminy opracowały wspólną strategię. Teraz trafi do Urzędu Marszałkowskiego, który wyda decyzję o możliwości ich finansowania. Umowa o powstaniu ZIT została zawarta między 6 samorządami w kwietniu 2022 roku. We wrześniu ubiegłego roku marszałek Marek Woźniak podpisał umowę z włodarzami gmin wchodzącymi w skład ZIT. Leszno reprezentował ówczesny prezydent Łukasz Borowiak. O zadaniach stojących przed samorządem wojewódzkim w kwestii dystrybucji unijnych pieniędzy mówił w Lesznie marszałek Marek Woźniak. Samorząd województwa otrzymał bardzo odpowiedzialną pracę do wykonania. Otrzymaliśmy część europejskiego budżetu, który jest przydzielany Polsce na lata 2021-2027. Samorządy regionalne otrzymały około 40% wartości tego budżetu dla Polski. My w Wielkopolsce mamy ponad 2 miliardy 150 milionów euro do wydania w tych latach. Już część z nich upłynęła, więc czasu nie jest wiele, ale chcemy te pieniądze dobrze wydatkować, bo można za nie zrobić wiele ważnych inwestycji, które będą wzbogacać Wielkopolskę w tych najbardziej kluczowych dziedzinach, jakimi są ochrona klimatu, odnawialne źródła energii, mobilność miejska, taka zeroemisyjna, która nie powoduje zanieczyszczeń. Oczywiście kwestie transportu, najlepiej tego zeroemisyjnego, tutaj mam na myśli ścieżki rowerowe. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej, zwłaszcza te edukacyjne, dotyczące polityki społecznej, to wszystko będzie możliwe do realizacji z tych środków finansowych.